zaczęłam interesować się tym, co się dzieje lokalnie, ze względu na to, że byłam w ciąży, że dziecko było w drodze i chciałam się do tego jakoś przygotować. Najwięcej informacji zdobyłam właśnie od innych matek, gdzie pójść, gdzie uzyskać pomoc na jakikolwiek temat, czy po prostu nawet spotkać się na kawę i porozmawiać. W tych pierwszych miesiącach po porodzie jak zwykle dziecko jest najważniejsze, ale po pewnym czasie potrzebowałam tego właśnie, żeby z kimś porozmawiać, żeby gdzieś wyjść, coś zrobić dla siebie. Polskie mamy spotkałam w jednym z centrów dla dzieci. Każda z nas robi co innego w życiu, pochodzi z innych regionów Polski, ale połączyły nas dzieci i do tej pory mam naprawdę super przyjaciół, których wtedy poznałam. Trafiłam też na projekt PolsConnect właśnie w ten sposób. Dzięki tym znajomościom właśnie, dzięki lokalnym mamom, dzięki lokalnym miejscom, gdzie można pójść na kawę, posiedzieć i pobiadolić o tym, jak to nam jest ciężko. Dowiedziałam się właśnie o wielu, wielu rzeczach, które się tutaj dzieją. Też zrozumiałam, że to jest może coś dla mnie. Sprawiało mi to przyjemność na pewno i w ten sposób chciałabym jakoś spędzać ten swój dodatkowy wolny czas. Ja myślę, że ludzie robią wolontariat i różne ciekawe rzeczy poza swoim życiem zawodowym i osobistym z różnych powodów. Każdy ma swoją własną motywację do robienia rzeczy dla siebie i dla innych. Bardzo ważne jest to, żeby znać potrzeby polskiej społeczności, żeby wiedzieć właściwie, co chce się zrobić, jakich się dokonać chce zmian. Tak naprawdę jest bardzo dużo potencjału w polskiej społeczności. To jest bardzo istotne, żeby się nastawić na wydobywanie tego potencjału, który drzemie w polskiej społeczności. My nie musimy nawet wiedzieć, co to jest tak naprawdę, tylko dążyć do tego, żeby dojść do osób i stwarzać warunki, żeby właściwie polska społeczność wychodziła i mówiła nam o tym, co chce zrobić i co jest potrzebne. W projekcie współpracowały różne osoby o bardzo różne zainteresowania, o bardzo różnym wieku. Zaczęliśmy od grupy takiej sterującej 15 osób, teraz mamy ponad 20 osób takich bardzo stałych, które współpracują. I to są osoby, które zajmują się bardzo różnymi rzeczami, które mają bardzo różne zainteresowania, bardzo różne umiejętności. My sobie postawiliśmy bardzo wysoką poprzeczkę. U nas była bardzo taka cienka linia pomiędzy fantazją i marzeniem, co można zrobić i jak można zrobić, a działaniem. Ponieważ to było takie laboratorium i to było bardzo dużo eksperymentów, kontrolowanych eksperymentów. Więc i to było doskonałe, dlatego że myśmy się chciały uczyć. Myśmy poznawały siebie, my poznawałyśmy własną społeczność, poznawałyśmy to, jak to jest właściwie robić coś w społeczności. Byliśmy bardzo ciekawi, jaki będzie odbiór. Także ta formuła była otwarta, była bardzo elastyczna, ale tak naprawdę jako osoby, które organizowały plany, planowały i koordynowały ten projekt, my mieliśmy bardzo jasno wyznaczony cel, co chcemy osiągnąć. Myślę, że mamy duży potencjał. Nie zawsze ufamy sobie na tyle dość, żebyśmy wierzyli, że coś możemy stwarzać razem za granicą. Wielu Polaków, wielu z nas jest takich niezależnych. Chcemy w pojedynkę trochę działać. PolsConnect pokazuje, że jednak można się zorganizować, można coś razem też robić. W PolsConnect dużo ludzi przynosi różne pomysły, ale mimo wszystko możemy dążyć do jakiegoś tam jednego celu, czy stworzyć jakieś jedno wydarzenie i tak dalej, więc jest siła jakby w Polakach żyjących tutaj jako też organizatorach, czy ludzi, którzy mogą się zmobilizować i stworzyć coś razem. Grupa sterująca polega na tym, że sobie gdzieś tam sumujemy to, co zrobiliśmy, identyfikujemy rzeczy, które wymagają jakby uwagi czy usprawnienia. Zastanawiamy się, czy potrzebujemy jakichś konkretnych ludzi do prowadzenia pewnych grup i ewentualnie co chcemy robić dalej. Promowanie polskiego języka dla mnie osobiście jest dość ważne i cieszę się bardzo, że też jakby powstała polska grupa dla dzieci, bo kiedyś jak mój syn był malutki, jakby nie mieliśmy takich grup i dużo chodziliśmy na takie grupy właśnie brytyjskie i było bardzo fajnie, ale gdzieś tam sobie myślałam, że fajnie było też tak wyśpiewywać i wydurniać się z dziećmi właśnie po polsku. Bo te dzieciaki też uczą się takiego fajnego stosunku do języka rodziców, prawda? Dla nich już ten język będzie drugim językiem, ale też fajnie, żeby miał tą możliwość też wyboru i używania go wtedy, kiedy będą miały ochotę.
Ja pracuję w centrum dziecięcym, które wspomaga rodziny, pomaga różnym osobom w różnej sytuacji życiowej. Czasami to są rodzice, którzy potrzebują zrobić kurs, żeby się odnaleźć. Czasami to są małe dzieci, które potrzebują wsparcia, żeby zacząć mówić, zacząć się bawić, pójść do grupy rówieśniczej. Okazało się, że musimy dotrzeć do osób, których język angielski nie jest pierwszym językiem. A w moim przypadku odkrywcze było to, że przychodzi coraz więcej pań, które są babciami, które przyjeżdżają tutaj pomóc wychowywać wnuki. I były na tyle odważne, że przyszły do centrum, bo już wiedziały, że jest osoba, która mówi po polsku. Wydaje mi się, że to właśnie był ten pomysł. Zróbmy jakąś fajną grupę. Się okazało, że pani Wiesia ma panią Bożenkę, a pani Bożenka zna panią Ewę, które są bardzo zainteresowane przyjść spróbować. Zachęcając te kolejne panie, reklamując grupę, tak naprawdę chciałyśmy się od nich dowiedzieć, jaka jest największa potrzeba i co by one chciały wprowadzić. Na te grupy chodzą właśnie przeważnie panie, które mają 50+, takie jak ja, które też nie mogą się czasami odnaleźć, tak jak u mnie to było na początku. Potrzebują jakiegoś wsparcia, porozmawiania, spotkania się. Jest bardzo fajnie na tej grupie, bo pani Marta zapytała nas, co chcemy robić. My odpowiedzieliśmy, że najbardziej by nam odpowiadało uczyć się języka angielskiego. Dziecko zostawiamy w drugiej sali pod opieką pani Małgosi, a my siedzimy i uczymy się. I tak właśnie nasza grupa się nawiązała z uczeniem tego języka angielskiego. Na początku nie umieliśmy powiedzieć good morning, how are you, a teraz już jesteśmy mądrzejsze. Już potrafimy jakieś proste słowa powiedzieć. I cały czas się uczymy. Ja przyjechałam w 2012 roku. Decyzja była dla mnie bardzo ciężka. Tu jak przyjechałam, to było mi bardzo źle, nie mogłam się nawet odnaleźć, pomimo że przyjechałam do córki, miałam wnuki, byłam zadowolona, że jestem z nimi, ale i tak brakowało mi właśnie może tego otoczenia, w którym ja tam byłam, nie? Bo to było moje miejsce na ziemi, jak to się mówi. Tam był mój dom, mój cały dorobek, moi rodzice. No musiałam to wszystko zostawić i przyjechać tu, dlatego ta decyzja dla mnie była bardzo ciężka, bardzo trudna. Przez 2 lata nie mogłam się pogodzić w ogóle z tym, że tu jestem. Ale teraz mi się wydaje, że już się odnalazłam. Jestem dumna z tego, że się spotykamy i cały czas jest właśnie nacisk na to, żeby była ta nauka. W sumie to jest taka jedna całość, że się spotykamy, że się uśmiechamy, że nie jesteśmy same, że już po prostu potrafimy się cieszyć nawet tym, że dzisiaj jest piątek i dzisiaj się spotkamy, że to jest chyba najfajniejsze. To jest takie no bardzo fajne, że każda biegnie na tą grupę z radością. I naśmiejemy się dowoli, wracamy do domu uśmiechnięte, zadowolone, że to było już spotkanie. Genialną rzeczą, która przyniosła bardzo dużo też prestiżu dla tego projektu, to jest zaangażowanie się władz gminy i również polskiej ambasady, ponieważ to jest coś, co też wzmacnia i zwraca uwagę na projekt. I to jest też bardzo kluczowe i bardzo pomocne do realizowania projektu. I osoby, które biorą udział w tym projekcie, też czują się doceniane i zauważane. I to też jest bardzo, bardzo ważne. Bo jakby cechą tego projektu jest to, żeby nie zamykać się w przeciągu 1-2 lat, tylko żeby zainwestować jak najwięcej jak się da w polską społeczność i w osoby indywidualne. Stworzyć jak najwięcej przestrzeni do tego, żeby polska społeczność mogła się rozwijać, tworzyć nowe projekty, budować dodatkowo na tym, co już wybudowaliśmy do tej pory i pociągnąć ten projekt dalej. Działa to, co robimy i przynosi niesamowite rezultaty i mam nadzieję, że to się jeszcze po prostu długo, długo jeszcze będzie ciągnąć. Branie udziału właśnie w wolontariacie nie tylko otwiera nowe perspektywy dla ludzi, ale też można się realizować, można znaleźć w sobie nowe pomysły, jest się motywowanym codziennie przez nawet przebywanie z innymi osobami, które są tak samo ciekawe tego, co się dzieje. Także na pewno wspaniały sposób na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, żeby się realizować i żeby stworzyć coś fajnego. Pielęgnowanie, myślę, swojej tożsamości takiej narodowej, czy tożsamości kraju, z którego pochodzisz, myślę, że jest ważne, bo daje takie poczucie pewności siebie i jakby myślę, że łatwiej jest jakby odnaleźć się w nowej kulturze, dostrzec wspólne wartości, mając taki pozytywny stosunek do kraju, z którego sam pochodzisz.
taka działalność nas jako wolontariuszek bardzo ma pozytywny wydźwięk. Polacy są całkiem inaczej odbierani niż to było parę lat temu. My jesteśmy wykwalifikowani, my mamy umiejętności, my znamy angielski, a jak nie znamy angielskiego, to zaczęliśmy wychodzić z naszych skorup i chcemy się uczyć. My chcemy dać siebie coraz więcej, jesteśmy coraz bardziej skłonni do takiej współpracy. W pewnym momencie zaczyna się zacierać granica, to już nie jest polska społeczność i społeczność inna, nasza lokalna, nie polska, tylko zaczyna to być jedna społeczność. I to nawiązywanie kontaktów, i ta współpraca, i to, że w jaki sposób reprezentujemy projekt, ale reprezentujemy też polską społeczność, reprezentujemy też w jakiś sposób nawet Polskę, jest przyjemne, jest się czym chwalić, możemy opowiadać o własnych doświadczeniach, możemy dzielić się już swoimi doświadczeniami, zasobami z innymi, inni się mogą uczyć od nas. I to się zaczyna już taki projekt międzykulturowy, projekt lokalny, projekt społeczny, a nie tylko i wyłącznie taki projekt, który jest ukierunkowany na polską społeczność i robienie coś dla polskiej społeczności, bo my nie chcemy tylko robić dla polskiej społeczności, my chcemy robić dla naszej społeczności, w której po prostu mieszkamy. My uważam, że to jest nasza społeczność i warto inwestować w to, co się dzieje wokół nas.